władzę przejęła Rycheza jako regentka razem z Kazimierzem. Ją, jak wiemy z Gala, wygoniono, a potem wygoniono samego Kazimierza. I tak mi się wydaje, że to był właściwy moment, kiedy zjawia się Brzytysław. Bo z tego opisu ma bardzo dobry opis. Ja podejrzewam, że Kosmas musiał mieć jakąś właśnie translację opisu translacji ciała świętego Wojciecha, bo ma tyle szczegółów i on z takiego źródła korzystał. To nie są jakieś wymysły, to by było krótko napisane, gdyby nie miał żadnych źródeł. Bardzo dobrze i bardzo ciekawe informacje. I co z tego wynika? On wkracza do państwa, które w ogóle nie walczy. Ale z drugiej strony wkracza do państwa, które nie jest w jakiejś, może jest w anarchii politycznej, ale nie w anarchii rewolucyjnej. Wszystko dobrze funkcjonuje. Są kościoły, nic nie jest zrabowane, grody i tak dalej. Tylko po prostu nie działa władza państwowa, a jeżeli działa, to ona jest po prostu pod względem wagi politycznej zero. No i przybył, nie było żadnej koncepcji obrony i po prostu wkraczał. Nawet nie broniono się. Tacy jak w Gieczu, wiemy, grodzianie wyszli naprzeciw i powiedzieli: zdajemy się na twoją łaskę. No i on ich zabrał do Czech i tam mieszkali Hieczany i rządzili się prawem polskim jeszcze za czasów Kosmasa. No a wkroczył do Gniezna i wiemy, że to musiało być jeszcze przed tą rewolucją, o której wiele się mówi. No bo gdyby ta rewolucja miała miejsce przed jeszcze zapanowania, bo są różne tutaj chronologie, czy za Kazimierza, czy za schyłku panowania Mieszka II, no to przecież te wszystkie skarby nie istniały. A on wszystko zabiera. Złotą płytę, która ważyła tyle i tyle, 100 wozów. No to oczywiście te 100 jest jakieś symboliczne, ale skarby musiały być ogromne. Przecież Bolesław Chrobry ogromne skarby zrabował w Kijowie, na szeregu wyprawach, w samej Pradze swego czasu też na pewno, chociaż Pragę i Kijów w jakiejś części też musiał oszczędzać. No, to były bogactwa niezwykłe. Ja myślę, że dopiero wtedy wybuchła ta rewolucja, no bo państwo, które doznało takiej klęski, władza, która doznała takiej klęski, to my zresztą w nowożytnych czasach też i współczesnych możemy to obserwować, kiedy jest, wydawałoby się, wielkie mocarstwo, no a nagle z wrogiem zewnętrznym dokonuje się taka klęska, no następuje eksplozja społeczna. I taka eksplozja nastąpiła, właśnie ta rewolucja. I ciekawe właśnie, no nastąpiła, prawdopodobnie generalnie dotyczyło to Wielkopolski, no chociaż też i Śląska. Na Śląsku, być może we Wrocławiu nawet doszło do założenia pogańskiej świątyni. No reakcja była, później Gal pisze, też zapewne przesadnie, ale mówi, że że chyba nie przesadnie, bo upadło arcybiskupstwo gnieźnieńskie, upadło biskupstwo poznańskie. Mówi się o zwierzętach mieszkających w tych kościołach. No jeżeli uważamy, że to jest pewna alegoria, ale no na pewno te instytucje Bolesław śmiały dopiero, jak profesor Jurek dokładnie wykazał, odbudował arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Więc to była katastrofa państwa i to państwo było wyludnione, spalone, zniszczone. Na skutek rewolucji jeszcze po prostu starte z powierzchni. Także jak przybył Kazimierz, to w ogóle powiedział: tu my nic nie zdziałamy. Niedawno sprowadzono łódź, którą służyła do komunikacji w zamierzchłych czasach między brzegiem, a właśnie Ostrowem Lednickim. Ta łódź była cały czas wystawiana w Muzeum Wojska Polskiego i poddano ją badaniom dendrochronologicznym. Proszę sobie wyobrazić, a to mówię w kontekście, że profesor Labuda mówi, że to był gród, że tak powiem, nie zbudowany, ale przeznaczony dla Dobrawy i jej tych pierwszych kapłanów, żeby oni w tym pogańskim kraju nie doznali jakiejś tam nieszczęść. Proszę sobie wyobrazić, data dendro, tak mówią archeolodzy, 965. No to jest po prostu coś niesamowitego. Ta łódź tam jest, można ją zobaczyć.